męża i niestety ja i moi bracia, było 7 dorośli i wyszli z domu. Wtedy moja mama postanowiła znaleźć inny fach. Zakochałem się w szczupłej dziewczyny. I taka, jak widzicie, została. Właściwie to jak zobaczyłam tego pieska, to sobie pomyślałam, kurczę, jaki on jest podobny do mojego wujka. Ja cię kręcę, przecież próbuję. Nawet tak samo pachniał jak ten piesek. Zaintrygował mnie tutaj przypadek klasycznej schizofrenii między wujkiem i psem. I też merdał ogonkiem bardzo często. Szczególnie jak spotkał fajną dziewczynę, która po prostu zwróciła jego uwagę. Jego ogonek wtedy ruszał się tak szybko, że po prostu nie byliśmy w stanie oderwać oczu od wujka. Zaczynam się zastanawiać, czy pies też pochodzi od małpy. W tym wieku kobiety strasznie śmierdzą. To mi przeszkadza. Czasami wysyłam ją do publicznej łaźni na wakacje w Turcji. Tam oczywiście łaźnia, stąd te nawyki właśnie. No, ja trochę byłem zduszony, a z drugiej strony byłem trochę zgorszony też, bo to po prostu tak publicznie, prawda, obnażać takie, tego typu brudy. Wciąż ma długie, zarwane włosy. Trochę przerzedzone, ale cały czas... No trudno naprawdę to jakoś przyjąć, zaakceptować, prawda? No i matkę tak kompromitować, mówić, że jest łysa, bo to bardzo nieelegancko się zachował ten młody człowiek. Ja czułem się osobiście urażony, no po co na ogólna pięć? Ma 89 lat i ciągle bierze udział w maratonach. Najdłuższy maraton, jaki przebiegł, miał 2 km. Pan biegał po scenie, jakby pan miał biegunkę, ale pani za to doskonale sobie z tą biegunką poradziła. Różne przyrodzone zdolności oraz hobby, z którym jest prestidigitacjonizm. Potrafi znikać różne przedmioty. Ostatnio zniknął swoją rękę, znalazł ją później w lodówce. Okropny. Sposób malowania. Od tej pory na nazywany sztuką flamandzką. Kobieta myjąca okno. A ta dziewczyna jakimś myje okna cały czas. To w ogóle nie ma czym się zająć w życiu? Cały czas sprząta, nie? A myślicie, że jej to przeszkadzało grać? W życiu. Ona była w swoim świecie. Cały czas. My to nic do gara nie mamy włożyć. A ona coś ugotuje? Gdzie tam? Gra, cały czas gra. To koszmar! Ale to mnie to nie przekonywało w żadnej sytuacji. Poza tym sztywna, przepraszam, i bez wdzięku, te ręce były takie jakieś powykrzywiane. Nie no wiem, to czy pozwolę się sobie zgodzić. Zgodził się pan, prawda? W ogóle nie pamiętam dokładnie, o co w tym wszystkim chodziło. To było takie dziwne. Nie rozumiem tego, w ogóle nie rozumiem, w ogóle o co chodzi, co w ogóle to było pokazane.